Głównymi częściami składowymi każdego urządzenia elektronicznego są płytki obwodów drukowanych z zamontowanymi na nich podzespołami elektronicznymi. Takie obwody drukowane są w komputerze, samochodzie, telefonie, sprzęcie gospodarstwa domowego. Instytut Tele- i Radiotechniczny jest liderem w zakresie innowacji takich płytek drukowanych. W jego zakładach powstają zarówno proste, jak i te najbardziej skomplikowane z nich, wielowarstwowe, a także sztywno-giętkie ze złożoną siecią połączeń między warstwami obwodu, pracujące przy bardzo wysokich częstotliwościach. Już 30 lat Instytut Tele- i Radiotechniczny zajmuje się unowocześnianiem technologii produkcji takich obwodów drukowanych. Rozwiązania z Warszawy pracują w szeregu rozmaitych urządzeń. Mają swój udział również w badaniach kosmosu, pracują w antenach zainstalowanych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ARIS. To tu powstają płytki wielowarstwowe z wbudowanymi radiatorami miedzianymi do sterowników wysokiej mocy, sztywno-giętkie dla potrzeb militarnych, a także 10-warstwowe płytki o grubości 1 mm. Wszystkie płytki wykonane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym podlegają rygorystycznej kontroli optycznej i elektrycznej przy pomocy specjalnych urządzeń. Duże doświadczenie technologów, poparte certyfikatami ISO, praktycznie eliminują jakiekolwiek błędy w realizacji nawet najtrudniejszych zamówień. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym opracowano technologię wykonywania płytek obwodów drukowanych, jak również procesu montażu szyfrującego telefonu komórkowego, który jest jedynym urządzeniem zaprojektowanym i produkowanym w Polsce. Jego konstrukcja jest nietypowa na miarę światową. Instytut Tele- i Radiotechniczny posiada unikalne w skali krajowej urządzenia do prowadzenia badań nad najnowocześniejszymi płytkami. Wiertarki laserowa i numeryczna z wrzecionem o 200 tysiącach obrotów pozwalają na wiercenie mikrootworów od średnicy 25 mikrometrów laserem lub 100 mikrometrów mechanicznie. Linia do metalizacji wyposażona w zasilacze impulsowe oraz specjalne kąpiele o dużej wgłębności pozwala na badanie procesów galwanicznych niezbędnych do zapewnienia połączeń międzywarstwowych. Kąpiel do wypełniania miedzią otworów ślepych służy do badań technologii Via InPad. Specjalne naświetlarki ze światłem skolimowanym pozwalają na precyzyjne odwzorowanie mozaiki obwodów. Prasa próżniowa pozwala na kontrolowanie parametrów łączenia warstw płytek wielowarstwowych oraz pracę nad technologią nabudowywania warstw. Urządzenia te są niezbędne do kompleksowego świadczenia usług dla zewnętrznych klientów. Instytut regularnie odwiedzają wycieczki z uczelni wyższych zainteresowane procesem wytwarzania nowoczesnych obwodów drukowanych. Oprócz działów badawczych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym funkcjonuje Zakład Innowacji Montażu Elektronicznego. Opracowano tu nowoczesną, bezołowiową technikę montażu zgodną z dyrektywą EuroHS. W ten sposób na płytkach można montować układy scalone w obudowach typu BGA, miniaturowych podzespołów typu CSP, nieobudowanych struktur półprzewodnikowych flip chip oraz podzespołów biernych o gabarycie od 01005 począwszy. Montaż pakietu elektronicznego zaczyna się od selektywnego nadrukowania pasty lutowniczej na powierzchnię płytki obwodu drukowanego. Inżynierowie z Instytutu, oprócz tradycyjnego drukowania przez szablon, wykorzystują do tego celu również technikę druku ciśnieniowego. To pozwala obsługiwać klientów szukających rozwiązań nietypowych, takich jak zautomatyzowany montaż elementów przewlekanych, czy też wypełnianie przestrzeni otworów zabudowanych w procesie wytwarzania wielowarstwowych płytek obwodów drukowanych. Po nadrukowaniu pasty na powierzchni płytki umieszcza się podzespoły elektroniczne z wykorzystaniem precyzyjnego dwumodułowego automatu montażowego. Uzbrojone w ten sposób płytki przemieszczane są do wielostrefowego pieca konwekcyjnego celem przetopienia pasty lutowniczej i wytworzenia połączeń lutowanych. Zakład montażu przygotowany jest do obsługi nie tylko partii prototypowych, ale także średnich i długich serii. Wykorzystywane tu urządzenia pozwalają osiągnąć tempo pracy do 20 tysięcy komponentów na godzinę, przy zachowaniu dokładności sięgającej setnych części milimetra. Wiedza i doświadczenie, którymi dysponują naukowcy i specjaliści z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, pozwalają realizować projekty z zastosowaniem najnowszych zdobyczy nauki i technologii.